Dziś temat trudny, ale bardzo ważny. Temat owiany często niedopowiedzeniami, ale i też dużą dawką cierpienia. Dlaczego niektórzy wybierają tą drogę i co zrobić, żeby jak najmniej osób nią podążało? O samobójstwach porozmawiam dziś ze specjalistką. Moim gościem jest dr Halszka Witkowska, suicydolog, pomysłodawca i koordynatorka platformy edukacyjno-pomocowej Życie Warte Jest Rozmowy, wykładowca na Wydziale Artes Liberales, a także autorka i współautorka wielu książek. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Na początek chciałabym podkreślić, że jeżeli ktoś nas ogląda, kto jest w kryzysie bądź ma osobę bliską, która potrzebuje pomocy, to zachęcamy do zajrzenia właśnie na stronę, której założycielką jest dzisiejszy mój gość, czyli strona zwjr.pl, która też znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. Zachęcamy serdecznie. Tam też znajdą się wszystkie potrzebne informacje, gdzie szukać dalej pomocy i co można w tej sytuacji zrobić. Na początek chciałabym naszym widzom wyjaśnić, czym zajmuje się tak właściwie suicydolog. Żebyśmy zrozumieli tę trudną nazwę, z którą jeszcze się nie za bardzo zaprzyjaźniliśmy w przestrzeni publicznej, warto powiedzieć na początek, czym jest dziedzina nauki, jaką jest suicydologia. Jest to interdyscyplinarna nauka skupiona na zjawisku zachowań samobójczych. Tak? Specjalnie używam słowa zachowań samobójczych, dlatego że mówimy tu o szerokim zjawisku, zarówno próbach samobójczych, samookaleczeniach i samobójstwach. Więc w suicydologii stawiamy w centrum problem i przyglądamy się mu z różnych perspektyw. Z tego powodu w zespole suicydologicznym znajdziemy zarówno psychologa, ale i socjologa, kulturoznawcę, filmoznawcę, filozofa, kryminalistyka, czyli bardzo duża różnorodność, jeżeli chodzi o zawody i profesje, a problem i temat jest jeden, czyli zachowania samobójcze, to jak można im zapobiegać. Żeby móc to zrobić, najpierw trzeba dobrze zrozumieć ten problem, stąd ta wielka waga, żebyśmy przyglądali się z różnych perspektyw, stąd te poszerzenie, zwłaszcza także o sposób komunikacji, jak ludzie mówią o swoich myślach samobójczych, czyli też możemy tutaj się przyjrzeć z perspektywy językoznawczej, ale i miejsce w zespole będzie dla biologa, etyka, czyli jeżeli mówimy o osobie, która zajmuje się suicydologią, to często też szuka tej swojej ścieżki, tak? Czyli możemy mieć psychologa, który będzie miał specjalizację z suicydologii, czyli faktycznie będzie opiekował się pacjentami, którzy mają myśli samobójcze lub próby samobójcze, a może być to socjolog czy kulturoznawca, który ze strony teoretycznej zajmuje się tym zagadnieniem. Rozumiem, czyli tutaj różne zawody, które poszerzają swoją wiedzę, tak, o temat, no, temat samobójstw i tego do wszystkiego właśnie dookoła tego tematu. No i właśnie, bo tutaj jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to narodziło mi się takie pytanie, jak prawidłowo mówić o temacie właśnie samobójstw. Spotkałam się z określeniem osoba w kryzysie samobójczym. My nie wiemy często, jak dookoła tego tematu, jakich słów używać, jak powinniśmy pewne sprawy nazywać, żeby to było poprawnie, ale jednocześnie, żeby nie było być może krzywdzące. Czy jest jakiś taki zbiór określeń, przy których powinniśmy właśnie się trzymać, rozmawiając na takie tematy? Wszystko zależy, czy mówimy w tej chwili o rozmowie publicznej, w przekazie medialnym, czy mówimy o takich rozmowach potocznych, rozmowach codziennych, tak? Bo to jest zasadnicza różnica. W przestrzeni medialnej powinniśmy trzymać się pewnych zasad i reguł, które wyznaczyło WHO, czyli zasad mówiących o tym, jak prawidłowo informować o zachowaniach samobójczych. Między innymi do tych zasad będziemy zaliczali nieinformowanie o metodach, nie romantyzowanie śmierci samobójczej, tak, to byłyby takie dwie najważniejsze metody, ale także nie stygmatyzacja tej śmierci samobójczej, nie mówienie o jednej przyczynie śmierci samobójczej, więc tutaj byśmy mówili, że to są te podstawowe zasady, jeżeli chodzi o komunikację w środkach masowego przekazu. Natomiast jeżeli mówimy o tej naszej potocznej rozmowie, najważniejsze, żebyśmy się tych rozmów nie bali, tak? Bo jeden z bardzo takich szkodliwych mitów i stereotypów dotyczących samobójstwa brzmi, że jeżeli zaczniemy mówić o tym temacie, to może u kogoś wywołamy myśli samobójcze. A można powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie, bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której ktoś mierzy się z ogromnym problemem, z wielkim cierpieniem i jest w tej sytuacji zupełnie sam. Boi się rozmawiać, bo boi się odrzucenia, ale boi się także
potraktowania go jako osobę, która jest niepoczytalna, na którą nie można liczyć, a może ta osoba jest szantażystą, tak? No bo wiele tych etykiet społecznych w momencie, kiedy myślimy lub mówimy o samobójstwie się pojawia. Pojawia się etykiety tchórza, egoisty. Więc po pierwsze ta osoba, która ma myśli samobójcze lub plany samobójcze, może bać się tego. A z drugiej strony boi się usłyszeć kolejne słowa zbagatelizowania, czyli daj spokój, przecież nie mają większe problemy, będzie lepiej, histeryzujesz, prawda? To są wszystkie te określenia, które są krzywdzące, które mogą spotkać osobę w kryzysie i które zamiast otworzyć taką rozmowę, one ją po prostu zamkną, tak? I teraz proszę zwrócić uwagę, jak to jest dla nas dialogicznie trudna sytuacja, bo z jednej strony mamy człowieka w kryzysie, który potrzebuje tej rozmowy, która jest dla niego bardzo ważna, która może zmienić jego perspektywę, nie bójmy się wielkich słów, ale może nawet uratować jego życie w danym momencie, tak? Gdy są na przykład bardzo intensywne myśli lub plany samobójcze, czasem wybicie, przypadkowa rozmowa może spowodować, że ten człowiek zaniecha próby samobójczej. Oczywiście ta przypadkowa rozmowa nie uratuje go na zawsze od myśli samobójczych, tak? Nie spowoduje, że nigdy ten kryzys nie wróci, ale może spowodować, że ta osoba w tym danym momencie zmieni zdanie, przestanie myśleć intensywnie o samobójstwie i na przykład spróbuje znaleźć pomoc, a to jest dla nas najważniejsze, tak? Czyli kupimy ten czas, w której ten człowiek będzie miał szansę uzyskania pomocy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, tak? Że w tej trudnej sytuacji, kiedy osoba w kryzysie potrzebuje rozmowy, otoczenie się boi, ponieważ boi się, że wywoła jeszcze większy kryzys. Z drugiej strony ta osoba boi się o tym powiedzieć, więc co następuje? Cisza. Otoczenie nie pyta, osoba nic nie mówi, a potem niestety ja odbieram telefony od osób, które są w żałobie po samobójczej śmierci bliskiej osoby i bardzo często słyszę takie określenia, które mówią, ale on nic nie mówił, ale nic na to nie wskazywało. I wtedy wracam jeszcze do tego tematu związanego z tym, że to nie jest tak, że jak ktoś jest w kryzysie psychicznym, w kryzysie suicydalnym, to ma na czole kartkę z napisem potrzebuje pomocy. Bardzo często te osoby się ukrywają, ukrywają swoje emocje, nie chcą pokazać otoczeniu, że sobie nie dają rady. Często nie chcą też, żeby inne osoby miały dodatkowy problem, tak? To się tyczy zwłaszcza albo młodych, albo starszych osób. Więc ta cisza się po prostu potęguje i ta cisza jest bardzo, bardzo niebezpieczna. A zwłaszcza takie stereotypy i mity, które są w społeczeństwie cały czas aktualne, powodują, że bardzo trudno jest tej pomocy udzielić i bardzo trudno czasami dowiedzieć się o tym, że ta pomoc jest potrzebna. Tak cofając się do początku, że tak powiem, to co powoduje, że część osób wybiera taką drogę, czy część osób nie radzi sobie z problemami do tego stopnia, że wybiera taką drogę, a część jej nie wybierze? Czy to wynika z jakiejś odporności psychicznej, czy czynników genetycznych? Czy to jest tak, że każdego z nas tak naprawdę może to dotknąć, tylko nie każdy z nas będzie miał tyle czynników na niego się na przykład nałoży w życiu, które spowodują, że tak go obciążą? Czy my mamy takie dane? Oczywiście w tej chwili nawiązuje Pani do tak zwanej etiologii zachowań samobójczych, brzydkie słowo etiologia, ale w zależności od nauki, którą się zajmujemy, możemy powiedzieć z perspektywy socjologicznej, że tutaj będą bardzo ważne więzi społeczne i relacje, z perspektywy psychologicznej powiemy o przeżytych traumach, z perspektywy psychiatrycznej powiemy o zaburzeniach i chorobach, tak? Natomiast ta droga, która dla mnie jako naukowca jest najbliższa, to też droga, którą wyznaczył profesor Brunon Hołyst, pionier polskiej suicydologii, to droga mówiąca o tym, że nakładają na siebie się dwie struktury tak naprawdę, czyli nasze cechy osobnicze, w które wchodzą zarówno przeżycia z przeszłości, sposób radzenia sobie z kryzysem, mniejsze lub większe narzędzia do tego, odporność psychiczna, ewentualne choroby lub zaburzenia, czyli jakby człowiek ze swoim bagażem, mówiąc kolokwialnie, i zderza się z tym suicydogenny układ sytuacyjny, czyli życie ze swoimi, byśmy powiedzieli, przygodami, bardziej pozytywnymi lub mniej pozytywnymi, które zmuszają do pewnych reakcji, tak? Czyli mamy człowieka ze swoim bagażem i to życie, które przynosi kolejne wyzwania.
I teraz często też staram się ze studentami, jak rozmawiam, zadać takie pytanie. Proszę, wyobraźcie sobie w swoim życiu pięć najważniejszych rzeczy, które macie. Czy to będzie pasja, zdrowie, ukochana osoba. I teraz wyobraźcie sobie, że w ciągu jednego roku te wszystkie rzeczy tracicie. A przecież czasem się niestety tak zdarza, bo wiemy, że nieszczęścia potrafią chodzić i parami, i czwórkami, i piątkami niestety. I oczywiście niektórzy będą bardzo silni i będą się mierzyć z tymi problemami i w jakiś sposób sobie dawać radę, a niektórym tej energii może po prostu zabraknąć. Tych rzeczy może być po prostu za dużo. Może być tak, że nawarstwi się tyle trudnych wydarzeń, że nawet nie będzie czasu, kiedy mogłaby ta osoba naładować te wewnętrzne akumulatory, żeby poradzić sobie z kolejnym kryzysem. I tutaj też rzeczą, o której często zapominamy, a która jest istotna, Erwin Ringel, austriacki suicydolog, bardzo dużo o tym pisał, czyli kwestia wpływu na życie na dorosłej osoby przeżycia z dzieciństwa. Tak, i w kwestii właśnie zachowań samobójczych, bo teraz coraz więcej mówimy o traumie dziecięcej, o tym właśnie, że to, co przeżyjemy w wieku dziecięcym, ma potem duży wpływ na naszą dorosłość, ale zapominamy o tym, że także może mieć to wpływ właśnie na zachowania samobójcze. I Ringel zwraca uwagę, że przede wszystkim takie doświadczenia jak przemoc rówieśnicza, przemoc seksualna, ale także nieprzepracowana żałoba po bliskiej osobie może mieć duży wpływ w życiu dorosłym właśnie na podjęcie próby samobójczej, na myśli samobójcze. Tak, często słyszę od osób, które są po próbie samobójczej lub z myślami samobójczymi, wiesz, a ja na przykład w dzieciństwie to byłem przez rodziców nazywany, że jestem leniwy, że nic mi się nie chce robić, że nic ze mnie nie będzie, że nie mam żadnej wartości. Jeżeli młody człowiek w okresie swojego dorastania cały czas słyszy takie komunikaty od opiekunów, od rodziców, ale pamiętajmy też, że może usłyszeć w szkole, tak? To zaczyna po prostu w nie wierzyć i budować swoją tożsamość już w życiu dorosłym na tym komunikacie, że do niczego się nie nadaje. Albo zaczyna czasami chorobliwie udowadniać na siłę, że tak nie jest, albo się temu poddaje, tak? Więc to też jest bardzo istotne, żebyśmy pamiętali właśnie o tym, że te komunikaty wysyłane do naszych dzieci, one się po prostu bardzo silnie, często w tej psychice odkładają i odciskają na tyle, że potrafią nawet właśnie potem, czy w wieku młodzieńczym, czy dorosłym, cały czas gdzieś tam wybrzmiewać. I tu ważne, żebyśmy powiedzieli na tym etapie też, że nie lubię generalizacji, dużych kwantyfikatorów, ale możemy powiedzieć, że ludzie dzielą się na tych, którzy obwiniają świat o swoje niepowodzenia albo obwiniają samych siebie. Często osoby, które mają myśli samobójcze lub próby samobójcze ze sobą, mają takie podejście, że to wszystko jest moja wina. Tak? Bo ja jestem beznadziejną matką, beznadziejną studentką, nie wiem, beznadziejną żoną, tak? Albo mężem, i jakby zaczyna się cały proces obwiniania. O tym też bardzo często czytamy w listach pożegnalnych osób, które odebrały sobie życie. Właśnie to wielkie poczucie wstydu, poczucie winy i potrzeba przeproszenia swoich bliskich. Więc to, co też łączy osoby w kryzysie suicydalnym, bardzo często to jest właśnie poczucie winy. Ale to nie tylko, to będzie też poczucie beznadziejności, czyli obniżenie w ogóle poczucia własnej wartości, tak? Ale też takie podsumowanie w stosunku do własnego życia. Ja jestem beznadziejny, nic w życiu nie osiągnąłem i też nie osiągnę. Bardzo często to są też takie wyobrażenia a propos przyszłości. Mój związek jest beznadziejny, mój samochód jest beznadziejny, wszystko jest beznadziejne, co mam, i ja w tym wszystkim jestem beznadziejny. Czyli takie wszechogarniające poczucie beznadziejności. A potem to uczucie bezradności, że nie mam żadnego wpływu na to, co się wydarzy, że jestem jak ta słomka na wietrze, że cokolwiek bym chciał zaplanować czy zrobić, okazuje się, że nie mam na to wpływu i nie mam nad tym kontroli. I to są rzeczy, które moglibyśmy jeszcze długo wymieniać, ale one składają się właśnie na ten stan psychiczny, który często występuje u osób przed popełnieniem próby samobójczej, tak? I tu przy okazji chciałabym, żebyśmy obalili jeszcze jeden mit i taki stereotyp, bo mówi się, że samobójcy to są wielcy egoiści, że nigdy nie myślą o rodzinie, że nie myślą o swoich bliskich, nie myślą o tym bólu, który spowodują. Natomiast wiemy z badań doskonale, że osoby przed próbą samobójczą są w tak zwanym stanie presuicydalnym, który
to stan określił Erwin Ringel, o którym już wcześniej wspominałam, czyli to jest taki stan, byśmy powiedzieli, umysłu, emocji, który inaczej pokazuje nam rzeczywistość, inaczej tę rzeczywistość zaczynamy odbierać, tak? I między innymi bardzo poważnym problemem jest zawężenie kontaktów międzyludzkich i relacji międzyludzkich. I wtedy następuje taka sytuacja, kiedy osobie przed popełnieniem próby samobójczej wydaje się, że jest obciążeniem dla swoich bliskich, przez to, że jest właśnie beznadziejna, niewystarczająca, niedobra, to zaczyna myśleć, że tym bliskim będzie lepiej bez niej. I to nam jakby nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, nie znając tej tematyki, a to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, tak, że ta osoba jest w kryzysie i ona w tej chwili po prostu myśli, że robi przysługę światu i przysługę bliskim, że odchodzi. Tak? O tym bardzo ciekawie pisała w swojej książce Justyna Ziółkowska, narracja osób po próbie samobójczej, były relacje osób z oddziałów, gdzie były po próbie i właśnie opowiadały o tym, że faktycznie tak jest, tak? Że przed próbą mówiły o tym, że są na przykład beznadziejnymi rodzicami, a po próbie od razu pomyślały, jak ja mogłem zrobić to moim bliskim. I to też niestety pojawia się właśnie w zapisach ostatecznych, które pozostawiają po sobie osoby, które odebrały sobie życie, bo tam też na przykład pojawiają się serduszka, rysunki, prośby do najbliższych, żeby teraz będzie im lepiej, że właśnie byli niewystarczający dla nich. Czyli takie odcinanie się od bliskich coraz bardziej to jest jeden z takich niepokojących sygnałów, które też możemy zaobserwować jako osoby bliskie, tak, takiej osobie. Jakie są jeszcze takie sygnały, które powinniśmy zauważyć i wtedy być bardzo wyczuleni i tym bardziej poświęcać się uwagę takiej osobie? I też jednocześnie no, jak takiej osoby nie odpychać swoim zachowaniem, bo to też pewnie jest trudne. Znaczy, pierwsze przede wszystkim jest to, czyli obalmy kolejny mit, że jeżeli ktoś mówi o tym, to na pewno tego nie zrobi. Jest dokładnie odwrotnie. Czyli jeżeli słyszymy, że to nie muszą być słowa wypowiedziane wprost, to mogą być takie myśli rezygnacyjne, że mam wszystkiego dosyć, że mam wrażenie, że to wszystko już nie ma sensu, że moje życie nie ma żadnej wartości, że ja nie mam wartości, to warto jest zapytać. Słuchaj, od jak dawna się tak czujesz, prawda? Co spowodowało ostatnio, że masz częściej takie myśli? Czy są sytuacje, w którym wyjątkowo się martwisz, tak? Czyli jakby wyjść z takiej postawy osoby słuchającej, dającej poczucie bezpieczeństwa, a nie oceniającej, tak? Czyli to też jest bardzo istotne. Czyli pierwsza rzecz, o której powiedzieliśmy, słuchajmy. Jeżeli usłyszymy takie komunikaty właśnie rezygnacyjne, niekoniecznie związane wprost z samobójstwem, to warto o nie zapytać. Subtelnie, delikatnie, ale jednak zapytać, nie zostawiać tej osoby samej. Druga rzecz, też bardzo prosta. My mamy taką skłonność społeczną do oceniania czyichś problemów. Więc jak przyjaciółka się zwierzy, albo koleżanka, siostra, chłopak, to od razu mówimy, a daj spokój, właśnie inni mają gorzej, a ja to coś. I zaczynamy mówić o sobie bardzo często, tak? Przestając słuchać problemów tego drugiego człowieka. I warto w ogóle troszeczkę się wyczulić na moment, kiedy ktoś zaczyna nam mówić o swoich problemach. Albo czasami wiemy, że na przykład ktoś w naszym najbliższym otoczeniu może stracił bliską osobę, może miał wypadek, może miał problemy w pracy. Przestajmy się bać rozmawiać o problemach, bo mamy je wszyscy. I to jest też kolejny taki beznadziejne koło nasze społeczne, które zataczamy, że przecież wszyscy mamy swoje problemy i trudności, ale wstydzimy się o nich mówić, bo wolimy trzymać ten pozór, że świetnie sobie dajemy i ze wszystkim dajemy radę i zaczynamy prowadzić tak zwane small talki, czyli rozmawiać o pogodzie, samochodach, sporcie, prawda, i bieżących wydarzeniach politycznych. Okazuje się, że często dopiero pod wpływem alkoholu albo dłuższej rozmowy zaczynamy powoli przyznawać się do tego, że mamy problemy i często wtedy te nasze spotkania nabierają innej dynamiki, zaczynają mieć inną wartość. Ale przecież tak naprawdę moglibyśmy zacząć o tym rozmawiać niekoniecznie po alkoholu, tylko po prostu zacząć się przełamywać. Oczywiście to też wszystko mówimy z dozą pewnego
pewnej ostrożności. To nie chodzi teraz, żebyśmy biegali po ulicy i opowiadali o wszystkich swoich intymnych przeżyciach, ale jeżeli spotykamy się ze znajomymi, jeżeli spotykamy się w środowisku, które znamy, któremu ufamy, warto podzielić się właśnie po to, żeby mieć inną perspektywę. Bo bardzo często osoby, które są już w kryzysie suicydalnym, są w takiej sytuacji, kiedy mają tak zwane myślenie tunelowe, tak? Czyli nie widzą żadnych możliwości wyjścia z sytuacji, w której się obecnie znajdują. I w tym momencie, przez to, że się nie komunikują, przez to, że nikt nie chce z nimi rozmawiać, tak? No bo nie wie, nikt nie wie, że one są w tym kryzysie, to zostają ze swoimi problemami zupełnie same. I nie mają możliwości zderzenia tej innej perspektywy, i nie są w stanie nawet znaleźć wtedy jakiegoś innego rozwiązania swojej sytuacji. Podam bardzo prosty przykład. Moment, kiedy powiedzmy dana osoba studiuje, powiedzmy zaczyna jakieś tam swoje małe pasje rozwijać i zaczyna myśleć, że jest beznadziejna, bo oblała jeden, drugi, trzeci egzamin, bo na przykład pod jej podcastem jest mało lajków, i zaczyna wymieniać kolejne rzeczy. I dopóki jestem sama i nie podzieli się tym wyznaniem, zaczyna myśleć o jej, to wszystko jest moja wina, bo właśnie jestem beznadziejna, bo mi nie wychodzi, bo jestem niewystarczająca. I czasem wystarczy wtedy osoba z boku, która powie: hej, to tak nie jest. Oblałaś te egzaminy, bo było ich dużo, bo były trudne, bo miałaś to nałożone, nie wiem, na pogrzeb babci i święta w rodzinie. To była trudna sytuacja, to nie znaczy, że jesteś beznadziejna. Okoliczności były trudne. Poradzisz sobie następnym razem, jesteś świetna, jesteś wartościowa, tak? Bo to są te rzeczy, które potrzeba nam wtedy, żebyśmy usłyszeli w tych momentach najgorszego kryzysu. I dlatego tak szalenie istotne jest, abyśmy w ogóle zaczęli się otwierać na rozmowy. I takim przykładem, na przykład bardzo trudnym w naszym społeczeństwie, są wszelkiego rodzaju przeżycia związane z doznaniem przemocy rówieśniczej. Potem przemocy fizycznej czy domowej, a także przemocy seksualnej, bo o tym cały czas w naszym społeczeństwie bardzo mało się mówi. A jednak wiele kobiet, które ma intensywne myśli samobójcze, przeżyły wcześniej przemoc fizyczną lub właśnie przemoc seksualną, w tym gwałt. Natomiast w naszym społeczeństwie znowu nie mamy języka, nie umiemy o tym mówić. To są rzeczy dla nas tak wstydliwe, tak trudne, że często ofiary tej przemocy są do końca życia z tym same i nie mają się nawet komu zwierzyć, tak? I to jest też taki ważny wątek i w tym zagadnieniu związanym z samobójstwem i z tymi trudnymi tematami, że my się po prostu boimy czyjegoś bólu bardzo często. A wydaje nam się, że ten ból odbije się na jakoś bardzo mocno na naszej psychice, że relacja, gdzie jedna osoba opowie o swoim dużym bólu, przerodzi się w jakąś relację toksyczną i ktoś się na nas uczepi, że będzie nam zawracał głowę, że będzie w kółko opowiadał o tym samym i w ogóle to będzie bardzo cierpiał, a my w sumie to byśmy chcieli miłe i kolorowe rzeczy oglądać i słyszeć. I to też jest taki stereotyp, który powoduje, że my się tego boimy. Boimy się zderzenia z osobami, które są w trudnej sytuacji, i one zostają zupełnie same, tak? To widać najlepiej na przykładzie rodzin, które straciły kogoś w wyniku samobójstwa. Ten ostracyzm społeczny, który następuje, i to zupełne osamotnienie, i ten strach właśnie przed bólem tych rodzin powoduje, że one są zupełnie same. A rzeczą oczywistą jest, że jeżeli ciągniemy wielki wór sami, jest nam ciężko, ale może ktoś z nami ten wór pociągnąć i będzie nam trochę lżej. I taka bierna pomoc, której podstawą jest właśnie po prostu słuchanie i bycie, jest dla nas też trudna do zrozumienia, bo nam się wydaje, że pomoc zawsze jest aktywna, że to jest taki moment, że musimy coś konkretnego zrobić albo coś idealnego powiedzieć, że to muszą być jakieś najmądrzejsze słowa w danym momencie, tak? A przecież są takie sytuacje życiowe, gdzie nawet najmądrzejszy człowiek może stracić język i stracić koncepcję pocieszenia drugiej osoby, bo nie ma dobrych słów, na przykład, żeby pocieszyć osobę, która straciła dziecko w wyniku samobójstwa. Nie ma, bo słowa będzie lepiej albo przestanie boleć są strasznie puste i co więcej, nie są prawdą, bo nie będzie lepiej, bo ten ból zawsze gdzieś w środku zostanie. I dlatego bardzo często ludzie przez to, że właśnie boją się, że nie powiedzą słów odpowiednich, przestają w ogóle mówić. A przecież wystarczyło powiedzieć: hej, jestem tutaj, jakbyś potrzebował porozmawiać, a może mógłbym w czymś ci pomóc, może potrzebujesz gdzieś mojej pomocy.
Może chciałbyś, żebym, nie wiem, zrobił zakupy dla ciebie albo coś załatwił, albo po prostu czasem zadzwonić i powiedzieć: hej, jestem koło ciebie, mogę wpaść, albo co porabiasz, co słychać. Tak, nie bać się tego kontaktu, bo ja też często właśnie słyszę takie relacje właśnie od osób, które straciły kogoś, bo kiedyś mój telefon dzwonił po 70 razy dziennie, a teraz ludzie nie dzwonią, bo wiedzą, jaki przeżywam ból i nie chcą mi przeszkadzać. Jakie to jest straszne, jak o tym pomyślimy, tak? Czyli jeżeli ktoś przeżywa ból, to my go zostawiamy, żeby on sobie jeszcze sam pocierpiał. To jest oczywiście osoba, która przeżywa żałobę, potrzebuje spokoju, potrzebuje wyciszenia, miejsca na zebranie myśli, ma na pewno inne podejście też do takiego energicznego życia, ale to nie jest tak, że teraz ją porzućmy, żeby ona sobie sama pocierpiała, tak? I poczuła się odizolowana od całego życia. Więc ja myślę, że tutaj na samym początku poruszyłyśmy kilka bardzo istotnych kwestii, bo proszę zobaczyć, jak one się rozszerzają, zarówno na te osoby, które mają myśli, a nie mogą rozmawiać, to co sobie powiedziałyśmy wcześniej, osoby, które są po próbie samobójczej, ale dosięga ich też ten ostracyzm społeczny i ten strach przed otoczeniem, jak będzie reagowało, ale też często wyrzuty, które słyszą od najbliższych, jak mogłeś to zrobić, ty egoisto, znowu, prawda? Bo to też niestety się zdarza. I ta sytuacja osób, które straciły najbliższą osobę w wyniku samobójstwa, czyli związana z żałobą po tej śmierci samobójczej. W tym właśnie byciu z taką osobą w kryzysie, zastanawia mnie, na ile taka osoba często nie chce kontaktu, podejrzewam, że są osoby, które przeżywają trudne chwile i unikają świadomie tego kontaktu. Czy w takiej sytuacji powinniśmy mimo wszystko próbować właśnie tutaj zadzwonić, tu być może przyjść, mimo że ta osoba na przykład odmawia spotkania przez długi czas i wiemy, że się poodcinała na przykład od znajomych, są takie sytuacje czasem. Mimo wszystko powinniśmy po prostu próbować podtrzymywać ten kontakt wielokrotnie. Jaka powinno być właśnie takie zachowanie w momencie, kiedy ktoś bardzo mocno odcina się? Zdecydowanie taką podstawową rzeczą w ogóle, która też jest związana z pomaganiem osoby w kryzysie, to jest też nie zostawajmy z tą pomocą sami. Tak, bo ta pomoc może nas przerosnąć. I to, co mówiłam wcześniej, że ludzie boją się tego bólu, no nie boją się tego też bez powodu, bo nie każdy ma taką odporność, żeby sobie poradzić. Zwłaszcza, że pomaganie osobie w kryzysie może być męczące, tak? Bo ta osoba na przykład będzie w kółko mówiła o problemach, nie wiem, nie będzie chciała się bawić i mówić o wesołych rzeczach, tylko będzie miała ten minorowy swój nastrój i będzie przerzucać na drugą osobę, tak? Dlatego bardzo istotne jest, abyśmy w takiej sytuacji, kiedy martwimy się o osobę w kryzysie, kiedy ten nasz bliski jest w tym kryzysie lub ma myśli samobójcze, stworzyli tak zwaną sieć wsparcia, tak? Czyli znaleźli osoby, czy z bliższego, dalszego otoczenia, które zachęcimy do kontaktu z tą osobą. Nie musimy od razu informować i, nie wiem, opowiadać, że to jest jakaś bardzo trudna sytuacja, w zależności oczywiście od zagrożenia tej sytuacji, tak? No bo jeżeli faktycznie słyszymy od kogoś, że ma myśli samobójcze, co więcej, ma plany samobójcze, to wtedy już jest bardzo poważny alarm i powinniśmy naprawdę po pierwsze zachęcić tę osobę do skorzystania z profesjonalnej pomocy i należy to robić kilkakrotnie, za każdym razem, jak się o tym słyszy, wracać do tego tematu, żeby ta osoba wiedziała, że może uzyskać pomoc i że to jest też taki moment, że jest szansa, że nie da sobie sama rady. Tak, z taką pomocą byśmy powiedzieli domową, że tutaj potrzebny jest psycholog, może potrzebny jest psychiatra i hospitalizacja. I tu znowu wracamy jeszcze do tego wątku, że nam się wydaje, że nasze zdrowie psychiczne to jest zupełnie inny rodzaj zdrowia i tutaj możemy udawać, że się nie leczymy. Tak? No, to jest trochę też takie u nas specyficzne, że no nie wiem, boli nas ząb, to jest oczywiste, że idziemy do dentysty. Dzieciom się mówi, nie będziesz chodził do dentysty, to ten ząb w końcu, nie wiem, podejdzie ropą i będziesz musiał go wyrwać i będzie cię strasznie bolało. Ale przecież zdrowie psychiczne też jest zdrowiem, więc jeżeli o nie nie dbamy, jeżeli przychodzą kolejne kryzysy, czujemy się coraz gorzej, no to byśmy powiedzieli, ta opuchlizna rośnie w nas, tak? A my potrzebujemy tej pomocy. Ta nasza emocjonalność, ta nasza duchowość, ten nasz umysł też potrzebuje wsparcia, tak? I nie możemy lekceważyć przedłużającego się kryzysu, przedłużającego się momentu, kiedy się bardzo źle czujemy. Więc pytała mnie pani o to, czy możemy często, czy jakby gdzie jest ta granica w dopytywaniu się o kontakty, w nawiązywaniu kontaktów. Znaczy, powiem tak, to wszystko też zależy
jaki jest ten człowiek. Czy my wiemy, że ma bliską osobę obok siebie? Czy wiemy, że jest zupełnie sam i na przykład kiedyś był towarzyski, a teraz bardzo nagle zaczął się odcinać? To warto się zapytać, co się wydarzyło, warto się pojawić w tym domu, warto podzwonić, warto poprosić kogoś innego, żeby zadzwonił, tak? Bo pamiętajmy, że ważne są też takie nagłe zmiany w osobowości, które zachodzą, bo one coś musiały spowodować, tak? Jakieś wydarzenie, o którym bardzo często my po prostu nie mamy pojęcia. A czy osoba, która jest w takim kryzysie samobójczym, tak to się, ja wtedy tak się nazywa, jak ta osoba ma myśli samobójcze, to jest, tak mówimy, tak to Kryzys określamy? samobójczy albo kryzys suicydalny, tak możemy powiedzieć, albo możemy powiedzieć też, że po prostu jest w kryzysie psychicznym, tak? Tylko, że nie każdy kryzys psychiczny ma też jako swoją składową myśli samobójcze. Rozumiem. Czy w momencie, kiedy przychodzą myśli samobójcze, to już to jest ten moment, kiedy my, wspomniała Pani o tunelu pewnym, że czy to jest taki moment, kiedy my już nie widzimy żadnego rozwiązania i nie szukamy wręcz go? I ja bym tu na sekundkę tylko wróciła do Dobrze. samego początku naszej rozmowy. Jak pani mnie zapyta, kim jest suicydolog i czym jest suicydologia i że to taka trudna nazwa, ja zaczęłam pani opowiadać, że tak trzeba dużo różnych perspektyw, bo przecież tak różne strony są tego problemu. I tutaj wracam do tego pytania, dlatego że nie ma jednej odpowiedzi. Prawda? No bo u jednej osoby mogą być myśli samobójcze, które na przykład rozciągają się na lata. I moglibyśmy powiedzieć o jakimś rodzaju wtedy osobowości też suicydalnej, tak? O człowieku, który mierzy się z tym kryzysem od dawna, tak? On jest mniejszy, większy i te myśli mu po prostu towarzyszą. I może być tak, że on nigdy tej próby samobójczej nie popełni. Ale może być też tak, że przyjdzie taki moment, nasili się i jednak zdecyduje się podjąć próbę samobójczą. I teraz pyta mnie pani o ten moment, kiedy czy człowiek jest sam w stanie go wyczuć. Znaczy, na pewno tym momentem jest chwila, kiedy zaczyna coś utrudniać nam codzienność, kiedy to się intensyfikuje. Tak? Często suicydologowie mówią, no, raczej każdemu w życiu zdarzyło się kiedyś na przeciągłości całego życia pomyśleć, mam tego wszystkiego dosyć, tak? Albo chciałbym zniknąć. I to jest ludzkie, to jest normalne. Ale jeżeli te myśli zaczynają nam coraz częściej towarzyszyć, jeżeli one robią się wręcz codziennie naszym towarzyszem, przed snem, jeżeli są bardzo intensywne, jeżeli te nasze myśli przeradzają się, zaczynają się przeradzać w plany, jeżeli zaczynamy podejmować zachowania ryzykowne, tak? Nie wiem, szybciej jeździć samochodem, więcej pić alkoholu, korzystać z narkotyków, tak? Zaczyna się taka gra trochę z granicą między życiem i śmiercią, to też bywa u osób, które są zagrożone próbą samobójczą. To są wszystko takie oznaki, które powinny u nas samych zapalić czerwone światło, ale nie zawsze zapalą. Czasami będzie ten stan będzie na tyle poważny, że ten człowiek już nie widzi tego, że sam wobec siebie jest. Znaczy dokonuje rzeczy autodestrukcyjnych. I tutaj wracamy na przykład do problemu uzależnień. Często na przykład z chorobą alkoholową związane, tak? Czyli takie podejście, że jakby ta osoba, która nadużywa alkoholu, nie tyle ma próbę samobójczą ze sobą, ale takiego samobójstwa na raty dokonuje, tak? Bo pije ten alkohol po to, żeby się zniszczyć, żeby zniknąć. To też często słyszę od osób, które mierzą się z chorobą alkoholową, że właśnie nie mają na nic wpływu, nie mają nad życiem kontroli, że chciałyby zniknąć i w ten sposób po prostu powoli się niszczą, tak? Więc ile osób, ile różnych przypadków, tyle tak jakby tych sytuacji jest wiele, żebyśmy nie możemy je zgeneralizować i po to są nam specjaliści. Po to powinniśmy sięgać po ich pomoc. Czyli sam moment, jak już zaczynamy w ogóle myśleć w tym kierunku, że samobójstwo może być jakimś rozwiązaniem, to już jest gdzieś czerwona, pierwsza bardzo duża czerwona lampka, ponieważ samobójstwo nie jest żadnym rozwiązaniem i nie daje, jakby, znaczy, zakończy nasze życie, powoduje wiele bólów wśród bliskich, ale nam też już nic nie przynosi, tak? Oczywiście osoby w kryzysie myślą o tym, że jest to ulga od cierpienia, tak? Ale naszym obowiązkiem społecznym jest poszukać drogi i wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, aby to cierpienie zminimalizować albo odebrać, tak, żeby pomóc tej drugiej osobie z tego cierpienia wyjść.
Rozumiem. Tutaj te statystyki, jeżeli chodzi o osoby, które podejmują się jednak tej próby, to przynajmniej które ja poznałam, to 15 osób dziennie, w tym 12 osób to mężczyźni. Skąd się bierze taka dysproporcja? To jest bardzo poważny problem, o którym rzadko się mówi w ogóle w naszym społeczeństwie, tak? A my zapominamy, że faktycznie właśnie, jeżeli chodzi o problem samobójstw, to jest przewaga mężczyzn, a jeżeli mówimy o próby samobójcze, jest dokładnie odwrotnie, bo tam przeważającą ilością tych prób to są próby kobiece. I w suicydologii rozróżniamy, czym innym jest samobójstwo, a czym innym jest próba samobójcza. Próba samobójcza to jak wołanie o pomoc, to jest akt komunikacji, tak? Czyli jest jeszcze zostawiona ta szansa, że człowieka można uratować. Natomiast mężczyźni faktycznie częściej popełniają samobójstwa i na to składa się wiele czynników. Oczywiście będą specjaliści, którzy będą bardziej wskazywali na kwestie agresji na przykład, tak? I w ogóle skłonności do agresji. Natomiast ja staram się spojrzeć na to szerzej i zaczęłabym też od pierwszej takiej rzeczy, która jest podstawowa, czyli mężczyźni nie chcą prosić o pomoc. Mężczyźni wstydzą się proszenia o pomoc, uważają, że to jest oznaka słabości, nie chcą pokazać, że sobie z czymś nie radzą. Często bardzo dużo odpowiedzialności biorą na siebie i wyobrażają sobie sami, że taki prawdziwy mężczyzna to on nie poprosi o pomoc, tylko sam sobie poradzi, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mają często trudność w rozmowie o emocjach, tak? Trudno im się przyznać do tych emocji, zwłaszcza do emocji związanych ze smutkiem, z żalem, z zawiedzeniem, z bólem. I pokutują oczywiście stereotypy cały czas w stylu chłopaki nie płaczą, prawda? I te wszystkie takie potoczne etykietki, ale też mężczyznom często we własnym środowisku często jest trudno rozmawiać o emocjach. Rozmawiają o sporcie, o pracy, o pewnych trudnościach, rozmawiają też bardzo pragmatycznie, jak sobie poradzić z tymi trudnościami, czy finansowymi, czy właśnie w firmie, czy na polu kariery. Natomiast na takie rozmowy o emocjach często zostawiają bardzo mało miejsca albo w ogóle ich nie podejmują. I kolejnym takim aspektem, na który ostatnim czasu staram się też zwracać dużo uwagi, to jest kwestia zmiany w wymaganiach społecznych co do roli mężczyzny, byśmy powiedzieli, tak? Bo jeżeli przejrzymy trochę tych kolorowych czasopism, portali, Instagramów, to zobaczymy, że w tej chwili to tak, mężczyzna powinien świetnie sobie dawać radę na polu własnej kariery, no bo to jest dowód na to, że jest zaradny, tak? Czyli powinien dobrze zarabiać też. A do tego powinien mieć pasję, na przykład mógłby podróżować po świecie, do tego być świetnym ojcem i dobrym opiekunem, do tego powinien być czuły i jeszcze być fantastycznym kochankiem i pomagać żonie w domu. I w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że 8 mężczyzn by było potrzebnych, żeby spełnić te wszystkie wymagania. A więc też jest trochę tak, że ta rola mężczyzny stała się w ogóle jakaś taka wielofunkcyjna i bardzo dużo chcemy. A z drugiej strony, na przykład, pokutują takie stereotypy cały czas, czyli jak małżeństwo się rozstaje, no to niestety bardzo często opieka rodzicielska jest zostawiana też przy matce, prawda? No, słyszymy o nurtach, gdzie mężczyźni walczą też o te prawa, żeby częściej była przyznawana ta opieka właśnie im. Więc tutaj jest wiele rzeczy, które się nakładają na to, że ta rola mężczyzny we współczesnym społeczeństwie jest po prostu trudna, bo z jednej strony wymagamy więcej, a z drugiej strony pokutują stare wyobrażenia właśnie, że zły ojciec, że nie płacze, prawda, że musi być surowy i musi stawiać granice, nawet sam, jeżeli tego nie czuje, prawda? I nie może jeszcze w tym wszystkim poprosić o pomoc, bo w tych wszystkich funkcjach społecznych musi się świetnie odnaleźć i idealnie wypaść, bo za chwilę będzie oceniany przez rodziców, przez żonę, przez dzieci, przez kolegów w pracy. Tak? I oczywiście możemy powiedzieć, no tak, ale kobiety też podlegają takiej ocenie, no wszyscy podlegamy takiej ocenie, tak? Tylko, że tutaj właśnie w przypadku samobójstw wychodzi nam, niestety statystyka pokazuje, że po prostu mężczyźni dużo częściej o tym jednak nie mówią. I podejmują tę decyzję w cichości serca, podejmują tę decyzję ostatecznie i nie dają bardzo często nawet szansy na to,
żeby otoczenie zauważyło, bo nie chcą tego otoczenia obciążać. I stąd często te relacje, o których ja słyszę właśnie od rodzin, które pozostały, że dobrze się uczył, że był ciągle uśmiechnięty, miał mnóstwo kolegów, świetnie sobie radził w pracy i nic tego nie zapowiadało, tak? No bo on się starał jak mógł, ale go też nigdy nikt nie pytał o to, czy daje sobie z tym radę. I to jest też ten problem na przykład samobójstw wśród osób młodych, wybitnie uzdolnionych, tak? Bo nam się wydaje, że to jest takie, no, dziecko się dobrze uczy, ma dużo zainteresowań, no świetnie, jakby podbijamy te zainteresowania. O jeden konkurs wygrał drugi, kangur matematyczny, za chwilę konkurs pianistyczny, świetny, więc pchamy to dziecko i zapominamy o tym, że to dziecko też bardzo dużo od siebie wymaga. Jeżeli ono od siebie dużo wymaga, to nie chce zawieść otoczenia, nie chce zawieść rodziców, kolegów z klasy, tak, gorszym wynikiem we wspólnym konkursie na przykład. I do tego narzucają się wymogi otoczenia i wymogi te wyobrażone, tak, moje własne, że ja się jakby jeszcze podwójnie martwię o to, jak mi pójdzie, bo co powie otoczenie. I ta presja wewnętrzna i zewnętrzna bywa w pewnych momentach tak silna, że dana osoba po prostu może podjąć właśnie zachowania autoagresywne czy wręcz próby samobójcze. I tutaj gdzieś też, bo ja często słyszę w relacjach męskich, bo ja muszę zacisnąć zęby i wytrzymać. Czyli w ogóle taki też zwrot zacisnąć zęby, muszę, za wszelką cenę, zawsze. Tylko że jeżeli dana osoba zaciska bardzo długo te zęby, to w pewnym momencie może już po prostu nie mieć siły, a one mogą pęknąć, tak jak jakby każdy inny materiał, nawet najsilniejszy w pewnym momencie się zużywa. Więc tutaj jeszcze jest ta kwestia, że my też społecznie, jak widzimy na przykład, że ktoś, nie wiem, osiągnął fajne wyniki w karierze, w pracy, w szkole i wydaje nam się bardzo łatwo wtedy, on ma szczęście. Tak? Jemu to tak wszystko wychodzi, spada z nieba, on ma farta, na pewno ma znajomości i często nie widzimy w ogóle tej bardzo ciężkiej pracy, którą ta osoba włożyła. Znowu, bardzo łatwo to oceniamy, nie widzimy drogi. I wydaje nam się, że jak ktoś jest takim, byśmy powiedzieli, na naszą miarę człowiekiem sukcesu, to on nie może mieć kryzysu, on jest tak silny, że on przecież sobie zawsze poradzi. Więc my już nawet tych osób nie pytamy, bo zakładamy, że u nich jest wszystko świetnie, bo one sobie świetnie radzą. A przecież nawet najsilniejsi, nawet te najsilniejsze głowy rodziny, czy bizneswoman, czy wszystkie te osoby, które w naszych oczach wydają się herosami, one czasem też się potykają. Tylko, że jak się potkną, to już naprawdę po bardzo długim zaciskaniu zębów i mogą naprawdę nie mieć siły wstać bez naszej pomocy. No, tak przypomina mi się ten efekt aureoli, czy efekt halo z psychologii, właśnie, że jeżeli ktoś odnosi sukcesy, znaczy jeżeli widzimy, że komuś wychodzi w jednej dziedzinie, no to wydaje nam się, że każda jego dziedzina życia też jest doskonała, prawda? I to chyba też tak nas troszeczkę myli. Co my możemy społecznie zrobić w takim razie, żeby do tych mężczyzn wyciągnąć rękę? Bo ja mam wrażenie, że no, tych treści wspierających, zwłaszcza w ostatnich latach dla kobiet, pojawiło się bardzo dużo, co jest bardzo, bardzo dobrym trendem, ale jednocześnie momentami jednak te wpędzanie mężczyzn w poczucie winy jest i ona jest, mam wrażenie, że często dość silne. Co możemy zrobić, żeby jednocześnie oczywiście te treści wspierające dla kobiet powinny być i niech będzie ich jak najwięcej, ale jak wyciągnąć rękę do tych mężczyzn? Ja bym przede wszystkim zaczęła od tego, żebym nie dzieliła na płci jednak. Ja bym po prostu popierała edukację w stronę pierwszej pomocy emocjonalnej, bo potrzebuje jej każdy z nas. I to nie jest też tak, że ta dla mężczyzn musi być jakoś wyjątkowo sprofilowana, ale nie, my wszyscy potrzebujemy podobnych rzeczy. Potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, potrzebujemy poczucia własnej wartości, że ktoś w nas widzi tę wartość. Potrzebujemy czasu na wysłuchania i szacunku do naszego zdania, bo też zwróćmy uwagę, że często w każdym z nas rodzi się taka dobra ciocia. To ja teraz ci powiem, jak wyjść z twojego problemu. Bo ja tutaj teraz będę najlepszym ekspertem twojego problemu, bo kilka lat temu właśnie w ten sposób sobie poradziłam, tak? I to jest często taki potoczny błąd, który popełniamy, bo prawdziwe wsparcie jest wtedy, kiedy nie narzucamy komuś, jak on ma sobie poradzić, tylko staramy się mu pomóc, żeby on sam w sobie znalazł rozwiązanie. Bo każdy jest sam w sobie najlepszym ekspertem od własnego życia i wie doskonale, jak sobie poradzić, tylko może, bardzo możliwe, po prostu przestał siebie słyszeć, zaczął myśleć tunelowo, problemy go przeciążyły, tak? I chodzi o to, żebyśmy my razem,
żebyśmy my byli wsparciem dla tej osoby, żeby poradziła sobie z tym problemem, a nie narzucali swoje rozwiązania, bo nie znamy kontekstu, nie znamy bardzo dobrze sytuacji tego drugiego człowieka. Więc co powinniśmy zrobić, żeby pomóc mężczyznom? Zacznijmy w ogóle pomagać sobie, zacznijmy się słuchać. Nie powtarzajmy mitów i stereotypów dotyczących kryzysu czy właśnie samobójstw. Przestańmy bać się tego bólu drugiego człowieka. Przestańmy też wymagać od siebie nawzajem tak dużo, bo nie zawsze trzeba tak dużo. I przede wszystkim słuchajmy, bo ja mam często wrażenie, że ludzie rozmawiają, ale się nie słyszą. I to też poruszyliśmy w pierwszym spocie kampanii Życie Warte jest Rozmowy. Ten element właśnie, że osoby do siebie mówią, ale w ogóle się nie słyszą. Nie słyszą o swoich problemach, nie słyszą o swoich emocjach, ponieważ nie mają na to czasu, nie rozumieją się też często i właśnie też bagatelizują świat drugiego człowieka, myśląc, a wszyscy mamy tak samo beznadziejnie, ty masz tak samo beznadziejnie jak ja, więc po co w ogóle o tym rozmawiać? I uciekamy w rozmowę, co było na ostatniej imprezie. No. No tak. Bardzo, bardzo ciekawa ta koncepcja tego braku podziału na płcie. Faktycznie, jak tak sobie pomyślę, że jakieś różne wydarzenia w internecie, które gdzieś tam się pojawiają, to często to jest o tych zamkniętych kręgach właśnie dla kobiet tylko i nie kojarzę, żebym spotkała się właśnie z takim kręgiem, znaczy kręgiem wsparcia. Mam tu na myśli jakieś wyjazdy, które jednocześnie są połączone z tym dobieraniem się do tych swoich emocji. I faktycznie jednak tutaj jest to bardzo, bardzo ciekawe i mam nadzieję, że będzie to w tą stronę zdecydowanie szło. Ja jakiś czas temu nagrałam u siebie na kanale rozmowę z Michałem Gulczyńskim na temat raportu, który stworzył Przemilczane nierówności o problemach mężczyzn w Polsce. I pod spodem faktycznie sporo komentarzy było takich od mężczyzn, którzy otworzyli się i napisali wiele, wiele rzeczy, którymi sobie nie radzą. Między innymi właśnie bardzo dużo osób pisało o tym problemie, gdzie nie mają dostępu do kontaktu z dzieckiem po rozwodzie. Wiele, wiele tam było takich komentarzy faktycznie, które pokazały mi, że trzeba w ten temat iść bardziej zdecydowanie i nie możemy zapominać o tej, że tak powiem, drugiej stronie i bardzo ważne jest to, żeby to wsparcie, żeby może komunikować, że to wsparcie jest dla wszystkich, a nie tylko dla kobiet, prawda? Pojawia mi się to jeszcze tak już kończąc temat, czy efekt Wertera dalej funkcjonuje, czy to jest fakt? Cieszę się, że padło to pytanie, bo trzeba to troszeczkę szerzej zarysować. Efekt Wertera to jest zjawisko zaobserwowane naukowo. W 1960 roku pisał o tym już David Phillips, badacz, który zwrócił uwagę na to, że po publikacji w mediach masowego przekazu informacji o samobójstwie, która zawiera metodę informacji, że to była osoba sławna, dokładny opis zdarzenia, też często wspomnienia, może to wywołać wzrost zachowań samobójczych. I ten efekt Wertera jakby też tak silnie został w świadomości specjalistów i ludzi mediów, że spowodował, że zaczęto w ogóle bać się mówić o tym temacie. I albo były środki przekazu, które moralnie są wątpliwe i zawsze z ludzkiej tragedii zrobią atrakcję, czyli były po prostu krzykliwe okładki, tak mówiące o samobójstwie na przykład sławnej osoby, albo z drugiej strony spychało się do taki język bardzo naukowy, bardzo zamknięty, gdzie po prostu zwykłym ludziom potrzebującym pomocy nawet ciężko było zrozumieć, co w tym artykule jest napisane, był naszpikowany statystykami i trudnymi słowami, tak? Więc mieliśmy przez lata jakby problem z tym, żeby w ogóle w przestrzeni społecznej mówić o tym temacie, a jak niektórzy próbowali go poruszyć, no to byli właśnie straszeni wręcz efektem Wertera, tak? Natomiast w całej tej historii zapomnieliśmy, że jest też coś takiego jak efekt Papageno, czyli efekt odwrotny. Czyli w momencie, kiedy dochodzi do samobójstwa sławnej osoby, kiedy pojawia się jakiś artykuł w mediach o samobójstwie, jeżeli go odpowiednio skonstruujemy, to możemy te statystyki zachowań samobójczych zmniejszyć. Sytuacja jest bardzo prosta. Znaczy to, że przestaniemy mówić o samobójstwach, to nie spowoduje, że one znikną. Ale szansa, że osoba, która albo jest w kryzysie, albo po próbie, albo po stracie, sięgnie po artykuł, który nawiązuje do samobójstwa, jest bardzo duża. I teraz pytanie, co w tym artykule znajdzie? Czy znajdzie informacje na przykład dotyczące, że można uzyskać pomoc, gdzie uzyskać pomoc, że samobójstwo nie jest rozwiązaniem, krótki komentarz eksperta albo jakąś wypowiedź, tak? W sensie
przez to, że te osoby dużo częściej będą sięgać po tego typu materiały, możemy wyodrębnić grupę docelową, której można pomóc po prostu, tak? Jakby też nie chcę być źle zrozumiana, że wszyscy odbiorcy takich materiałów są w którymś z tych kryzysów, bo przecież tak nie jest, ludzie są też ciekawi, tak? No z różnych powodów sięgają po te materiały, ale jest duża szansa, że w tej grupie też będą te osoby, którym można by było takim artykułem czy takim filmem pomóc. I ja często się zderzam właśnie niestety przy tym temacie z takim piekłem dobrych chęci. Dlatego, że na przykład ja dużo pracuję z twórcami kultury, z reżyserami, pisarzami, udzielam im konsultacji, pracujemy wspólnie nad dziełem i czasem zdarza mi się, że ze mną się ktoś konsultuje już po fakcie, tak? Czyli, nie wiem, zrobił spektakl, opublikował w internecie i nagle stracił pewność, bo ktoś mu zwrócił uwagę, że coś jest nie do końca dobrze zrobione. I wpadł w panikę i odezwał się do mnie. No i okazuje się, że tam na przykład w tym dziele ja wiem, że ten autor miał dobre chęci, chciał poruszyć problem, zwrócić uwagę na ten społeczny problem, ale wykonał pewne błędy, które zamiast pomóc u takiej osoby w kryzysie mogą albo ten kryzys nasilić, albo wręcz przyczynić się do tego efektu Wertera. I od bardzo prostych zasad związanych o tym, że nie mówimy o metodach, nie opisujemy je dokładnie, po bardziej już zaawansowane rzeczy, które dotyczą tego też, aby zrozumieć, w jakiej pozycji i z jakiej perspektywy patrzy każda osoba z tej grupy kryzysu, o którym wspomniałam, tak? Czyli po stracie, po próbie albo z myślami samobójczymi. Więc dlatego jest tak szalenie ważne, że jak zajmujemy się tym tematem, to nie jest taki sam temat jak przesadzanie kwiatów ogrodowych. Przepraszam za to porównanie, ale chodzi też o to, że po prostu ludzie czasem myślą, a to takie zwykłe, to ja sobie zrobię blog o tym, albo zrobię sobie jakiś wykład, bo przeczytałam jeden artykuł, tak? A chodzi o to, że to naprawdę jest jakby rzecz, która jest trudna, jest bardzo rzeczą wrażliwą, gdzie musimy mieć wielki szacunek do tego tematu, bo mówimy o dużym ludzkim cierpieniu i o bardzo różnych sytuacjach, tak? Więc jeżeli ktoś, kto nas w tej chwili słucha, chciałby się tym tematem zainteresować, może właśnie chciałby sam popisać, to zachęcam między innymi do odwiedzenia na przykład nawet na naszej stronie zwj.pl, takiej zakładki Biblioteka. Mamy tam poradnik, który wydało Ministerstwo Zdrowia, jak należy wypowiadać się w mediach masowego przekazu. Mamy poradnik dla administratorów for internetowych i serwisów internetowych. Są tam poradniki dla rodziców. Jest bardzo dużo materiałów, które bezpłatnie można pobrać i z nich korzystać, tak? Więc po prostu fajnie jest, aby osoba, która, znaczy dobrze by było, żeby osoba, która podejmuje ten temat w przestrzeni publicznej, po prostu się do tego przygotowała. A z drugiej strony, tak jak powiedziałyśmy sobie wcześniej, jeżeli to jest przestrzeń domowa, przestrzeń, gdzie martwimy się o kogoś bliskiego, nie bójmy się, bo nie musimy wyjątkowego języka, bo to jest zupełnie inna sytuacja. Tam potrzeba po prostu naszego wsparcia, naszego ciepła, empatii i dania tej drugiej osobie poczucia wartości i tego, że jest dla nas ważna. To większość naszej rozmowy podsumowuje właśnie pięknie też nazwa waszej fundacji, tak? To jest Fundacja Życie Warte jest Rozmowy. Życie Warte jest Rozmowy to inicjatywa. Inicjatywa. Platforma, którą prowadzimy, pomocowo-edukacyjna, jest w ramach Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. I w ramach tych wszystkich działań, dlatego też nazywamy to inicjatywą, bo działamy bardzo szeroko, tak? Bo zarówno jest platforma pomocowa, ale są też studia z suicydologii, są też szkolenia, webinary, tak? Spoty, kampanie społeczne, więc tych działań jest faktycznie bardzo dużo. I są zakrojone jak na dosyć szeroką skalę. Próbujemy coraz bardziej przebijać się też z tym tematem do mediów, po to właśnie, aby też mówić o tych mitach, o stereotypach, o tym, że nie są prawdziwe, że utrudniają pomaganie, ale przede wszystkim też mówić o tej pierwszej pomocy emocjonalnej, która jest dokładnie tak samo ważna jak pierwsza pomoc medyczna, bo też może uratować czyjeś życie i nie trzeba wyjątkowych kompetencji, lat studiów, żeby tej pierwszej pomocy emocjonalnej udzielić drugiemu człowiekowi i co może dać szansę do tego, żeby ta osoba potem uzyskała i poszukała w ogóle profesjonalnego wsparcia, bo mam wrażenie też, że żyjemy w takich bańkach i zwłaszcza w dużych miastach wydaje nam się, że już własny terapeuta czy psycholog to jest rzecz normalna, dostępna. Otóż nie, bo bardzo często, ale nawet w dużych miastach, bo to też jest, myślę, że my zapominamy, że w dużych miastach to też są różne okolice i ludzie w różnych sytuacjach i materialnych i społecznych,
Znaczy, nie dla każdego oczywiste jest, po pierwsze, skorzystanie z pomocy psychicznej, i nie dla każdego jest też łatwe do osiągnięcia materialnie, tak? No bo to jest drogie leczenie po prostu. I my o tym zapominamy. I wydaje nam się, że to jest takie oczywiste, że każdy z tej pomocy skorzysta. A może trzeba pomóc? A może trzeba na przykład pomóc znaleźć środki na takie leczenie? A może trzeba pomóc umówić wizytę, bo ktoś się boi, czy ktoś się wstydzi, tak? Na przykład takim ciekawym doświadczeniem jest to, że na naszej stronie Życie Warte jest rozmowy, mamy zakładkę Napisz do specjalisty i tam do nas osoby po prostu piszą. Piszą długie wiadomości, w których opisują swoje problemy. Piszą także najmłodsi do nas. I często dostajemy takie odpowiedzi, że dziękuję Wam właśnie za tę formę, bo mogłem sobie też sam opowiedzieć o swoich problemach, tak? W ogóle cały serwis ZWJ.pl został tak skonstruowany, żeby różnego rodzaju treści tam były, bo nigdy nie wiemy, czego potrzebuje ta osoba w kryzysie. Więc oprócz bezpłatnej bazy bezpłatnych miejsc pomocowych, gdzie można sobie wyszukać bezpłatną pomoc psychologa, psychiatry czy prawnika, znajdziemy tą zakładkę Napisz do specjalisty, ale znajdziemy też bibliotekę, znajdziemy też krótkie filmiki z ekspertami dotyczące tego, jak pomóc osobie z myślami samobójczymi, albo czy mogę sam sobie poradzić z myślami samobójczymi, więc jest też takich dużo materiałów. I mamy też na przykład zakładkę Przywróceni życiu, gdzie są podcasty osób, które przeżyły próbę samobójczą i opowiadają o tym, jak sobie poradziły, tak? Więc staraliśmy się ten serwis na tyle szeroko rozbudować, aby zarówno pomoc uzyskały te osoby, które potrzebują, bo są w kryzysie samobójczym, ale także ich bliscy lub osoby, które są w żałobie. I tutaj w ramach inicjatywy Życie Warte jest rozmowy, takim naszymi kolejnymi krokami, na które też szukamy finansowania, między innymi zbieramy poprzez serwis Patronate na to, żeby te cele nasze udało się zrealizować. To jest po pierwsze stworzenie grupy wsparcia dla osób w żałobie po śmierci samobójczej, bo cały czas takich inicjatyw jest bardzo mało. One często są na przykład tylko w jednym mieście, jedno takie miejsce dla 20 osób. A jak pomyślimy o tym, że na każde samobójstwo przypada 20 osób, które doznaje tej żałoby nawet w wyniku samobójstwa, tak w zależności od relacji z daną osobą, to potrzeby są gigantyczne, tak? I chcielibyśmy bardzo taką grupę wsparcia, wręcz w liczbach mnogich grupy wsparcia stworzyć. Drugą rzeczą, którą mam nadzieję już niedługo się uda uruchomić, to są konsultacje dla rodziców, którzy mają dzieci z myślami samobójczymi lub po próbie samobójczej, bo oni często po prostu są w bardzo trudnej sytuacji, nie wiedzą, jak pomóc temu dziecku, nie wiedzą, co zrobić. Mało jest takiej profesjonalnej pomocy, bo my też zapominamy o tym, że nie każdy psycholog czy psychiatra zajmuje się tematem samobójstw. I często bywa tak, że ci rodzice nie mają gdzie uzyskać tej profesjonalnej pomocy. I trzecia rzecz, już taka bardzo systemowa, ale której też niestety brakuje w naszym kraju, czyli wsparcie szkół po samobójczej śmierci ucznia, tak? Bo tutaj znowu też wracamy do tego efektu Wertera. I chodzi o to, żeby po tej samobójczej śmierci, no, jakby gdzieś nie nastąpiły kolejne kryzysy w tym najbliższym otoczeniu, tak? Bo to też może się wydarzyć, więc jest potrzebna pomoc tutaj ekspertów, materiały edukacyjne, informacyjne, ale też rozmowa z nauczycielami, z ciałem pedagogicznym, często z dyrekcją, z rodzicami. Tak, trzeba przeprowadzić, byśmy powiedzieli, taką interwencję postwencyjną, czyli po wydarzeniu, bo to jest bardzo potrzebne. Więc to są takie nasze najbliższe plany na rozszerzenie działań. One są bardzo duże, ale mam nadzieję, że chociaż malutkimi kroczkami w tę stronę uda nam się podążyć. Coraz więcej firm decyduje się jednak nas wspierać, a gdzieś to tabu zaczyna być przełamywane, ale nie ukrywam, że jest to nadal bardzo trudne, tak? Bo często też słyszę, o, to taki mroczny temat, to my nie chcemy tutaj mieć logo naszej firmy, tak? I dlatego też ten pomysł serwisu Patronate, ponieważ zdajemy sobie z tego sprawę, że to wszystko, co robimy, potrzebne jest, aby było robione stale. A jak nam się nawet uda znaleźć jakiś jeden projekt czy dofinansowanie, no to się wszystko kończy. Więc poprzez serwis Patronite mamy nadzieję, że po jakimś czasie zbudujemy taką podstawę do tego, żeby być niezależnymi w tej pomocy i żeby nie było
przerwy w jej dostarczaniu, bo to jest taki mój osobisty koszmar, czyli w pewnym momencie skończą się środki i nie wiem, w serwisie będzie musieli wystawić baner, nie udzielamy pomocy, bo skończyły się środki. Znaczy bardzo, bardzo bym tego nie chciała. Wiem, że niektóre linie pomocowe w Polsce też mierzyły się z takimi problemami, więc staramy się działać na zakładkę, zbierać, żeby faktycznie tych takich sytuacji nie było, żeby osoby, które są w kryzysie lub ich bliscy, zawsze mieli gdzie tą pomoc uzyskać. Ja bardzo chętnie też link do waszego Patronite umieszczę w opisie do tego filmu, także jeżeli ktoś z widzów chciałby wspierać tę piękną i bardzo ważną inicjatywę przede wszystkim, to zachęcam. Również wszyscy, którzy nas słuchają i którzy być może sami potrzebują takich informacji dla siebie, czy mają bliskich w kryzysie, czy po prostu chcieliby się tym tematem bardziej zainteresować w kontekście rozwoju własnego, być może zajęcie się kiedyś też tym tematem i pomocy we wspieraniu takich inicjatyw, to zachęcam. Zachęcam Was do zajrzenia na tą stronę. Na Życie Warte jest rozmowy. Również w opisie do tego filmu ten link znajdziecie. Ja bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Cieszę się, że mogłyśmy porozmawiać i że mogłam tutaj dołożyć tą cegiełkę do rozpowszechniania tej inicjatywy, bo jeszcze raz uważam, że jest bardzo ważna. Dziękuję bardzo za rozmowę i za to, że zechciała Pani poruszyć ten temat.